PKP Biuro Podróży z Poznania. Przyjechaliśmy ze spektaklem Macbeth, kim jest ten człowiek we krwi. Właściwie z plenerową wersją Macbetha. To cieszymy się, że możemy zagrać w tak specyficznym miejscu, jakim jest Nowa Huta. To jest trzecie miejsce, w którym gramy, w którym wcześniej stał pomnik Lenina. Wcześniej graliśmy w Budapeszcie, jeszcze wcześniej na Białorusi. Mamy szczęście do jakichś takich miejsc naznaczonych historią. Przedstawienie plenerowe, w związku z tym staraliśmy się w tym spektaklu zamienić cudowny, fantastyczny język Szekspira na język obrazów. Już więcej mnie nie zdradzisz. Już jesteś martwy. Macbeth, zwycięzca, zajmie twoje miejsce. Sędzinie, nasz patron, na pewno byłby bardzo dumny z tego, że tak duża rzesza młodzieży chce kontynuować tradycje górnicze dzielnicy Krakowa, tutaj tego miejsca. Nie ma drugiego takiego miejsca w Polsce, w którym można by pokazać wszystkie problemy ostatnich 50 lat. Można pokazać wszystkie szaleństwa pierwszych sekretarzy, opór społeczny, rozkułaczanie wsi, gwałtowną industrializację. I stąd zrodził się pomysł na konkurs o Nowej Hucie. Ci, którzy rosną teraz, najczęściej
słuchają opowieści nawet o latach 80. jak opowieści o żelaznym wilku. Stąd jest olbrzymia potrzeba tego typu konkursu, o czym przekonaliśmy się. Właściwie z roku na rok mamy, powiedzmy, mniej więcej stałą liczbę ekip, ale tych ekip przybywa. A co ciekawe, dołączają do nich też dzieci z centrum Krakowa. To ogromnie nas oczywiście cieszy.